Witam wszystkich Państwa, którzy oglądają astrologiczny blog azborowiecki.net i w nieoczekiwanych okolicznościach, gdzie będę pokazywał fragmenty mojej koleżanki Kasi. Witam, Sobczyńska Katarzyna, jestem projektantką, a oprócz tego zajmuję się trendami w modzie. Ale najważniejsza rzecz, co ty tu robisz? Prowadzę bloga filmowego, w związku z tym odwiedziłam Fashion Filozofii i prowadzę wywiady z projektantami i z całą otoczką, wszystkimi ludźmi, którzy zajmują się modą. A ja troszeczkę podkradnę ci materiałów po to, żeby pokazać, wylansować tych projektantów i przede wszystkim oprzeć o znaki zodiaku, żeby pokazać, jak rozwija się ich kariera, ale jednocześnie nie prognozować, co pokazać, co potrafi skorpion, co potrafi strzelec, a co potrafi koziorożec, a co baran. Bo wiem, jakim znakiem jestem, ale nie powiem i nie mów. A co mam powiedzieć w takim razie? No, co chcesz pokazać na tym fashion? Chciałabym przybliżyć polską modę, ponieważ gdy wchodzimy na strony internetowe, szukamy jakichkolwiek informacji na temat projektantów, mody i tego całego świata związanego z modą, niewiele zobaczymy. Czasami uda się obejrzeć jakiś pokaz, przeważnie jest to fragment pokazu, zwykle powycinany i mocno okrojony. Natomiast nie są w ogóle przybliżane sylwetki młodych ludzi, którzy bardzo często starają się, są ich wielkie marzenia, wielkie ambicje, oni wkładają w to swoje całe serce, a nie są pokazywani, nikt o nich nie mówi, nie można się o nich niczego dowiedzieć. Za mało jest tego. Nikt tego nie prowadzi, nie rozwija. Czyli właściwie projektowanie od początku, tak? Chcesz pokazać. Pokazać całe studia i jednocześnie lansowanie tego młodego człowieka. Dojście, przypuśćmy, ciężką drogę kariery. No, kariera to jest w ogóle inna sprawa w tej dziedzinie, bo tam to nie jest tak, że to zależy od talentu. W przypadku projektantów to jest w dużej mierze szczęście i bardzo duży wysiłek pracy. Natomiast talent to jest tylko jakiś ułamek. Tutaj trzeba bardzo dużej determinacji. To jest świat bardzo sterylny, zamknięty. Wejście w ten świat jest trudne dla kogoś, kto nie ma znajomości, układów i tak dalej. No właśnie, te układy. Będziesz starała się pokazać te układy? Nie chcę pokazywać układów. Chcę pokazać ludzi spoza układu. Tych, którzy nie mieszczą się w tych kategoriach, którzy nie są promowani, którzy nie mają swoich układów. Chcę pokazać ludzi, którzy coś tworzą, coś chcą osiągnąć i tak naprawdę nie mają żadnego wsparcia. Nie ma u nas mecenasów do tego typu działań. Kiedyś byli mecenasowie sztuki, bo moda to jest sztuka, jakby nie było. A w tym momencie nie ma czegoś takiego, nie ma mecenatu. A jeżeli nie ma mecenatu, to dana sztuka się nie rozwija. Czyli obiady czwartkowe? W jakimś sensie tak, chociaż myślę, że to bardziej będzie, no trzeba się odwoływać do współczesnych mediów, czyli już nie jest to przyjęcie przy stole, a po prostu okienko w komputerze, tak? Czyli moda na żywo. Moda na żywo, ale też tak jak powiedziałam, nie tylko sama moda, to są ludzie, to są wszyscy ci, którzy to tworzą, nie tylko projektanci, również modelki, makijażyści, styliści i tak dalej. Będziemy czekać na ten program i ja też, jako astrolog, pokażę to, co będę mógł. Dziękuję. Dziękuję.